Te koncerty to już tradycja. Kompozycje rockowe i soulowe w aranżacjach zespołowych w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły artystycznej Open Vocal zawsze przyciągają wielką publiczność. Koncert Open Vocal Grand Band to jest wielka zespołowa nasza praca. Były w repertuarze zespołowym takie utwory, które wybrzmiały w trakcie poprzednich koncertów tylko raz i trochę za nimi tęskniliśmy, dlatego powołaliśmy do życia ten koncert po to, żeby jeszcze raz przeżyć te fajne muzyczne momenty, które właśnie w zespole udaje nam się uzyskiwać w tym repertuarze rockowym i w repertuarze soulowym. Uczęszczam tutaj około 5 miesięcy. Uczyłam się kilku piosenek. Uważam, że bardzo poprawiłam swoje śpiewanie i że jest to wiele lepiej niż było przed przyjściem. Oprócz młodych adeptów klasy śpiewu pojawiły się mocne brzmienia w wykonaniu uczniów klasy gitary oraz zespołu Mamy. To jest nowe rozdanie, open vocal, jeśli chodzi o gitarę. Gramy elektrycznie, gramy mocno. Dzisiaj gramy rockowo, bo tak pani dyrektor zaproponowała tego rodzaju kierunek. Ale muszę powiedzieć, że jestem stremowany, ponieważ gram od października. To są nowi uczniowie, nowi ludzie, którzy w zasadzie mieli ze mną 10, może 12 spotkań. To są utwory, które już znamy, ale w zasadzie to są jakby pewnego rodzaju skróty, riffy tych utworów znanych zespołów, takich jak Led Zeppelin, Deep Purple oraz nasze takie przemyślenia, ponieważ ja staram się przekazywać muzykę w sposób emocjonalny. Bardzo mi się podobało. Ogólnie, no trochę stres był, ale taki fajny stres. Tak naprawdę pierwsze lekcje miałem ciężko, bo tak ja przyszedłem tak naprawdę od zera. Grałem na gitarze, ale bardzo szybko się, powiedzmy, zadomowiłem i tak naprawdę każda kolejna lekcja super zabawą jest i naprawdę mam, bardzo się cieszę, jak na każdą lekcję mogę przychodzić po kolei.